dla mnie był bardzo ogromny szok, jeśli chodzi, powiedzmy, o wybuch wojny, bo sobie nie wyobrażałem, żeby Polska była przez Niemców napastowana, ogromnie niszczona. Po upadku walki w Polsce chciał koniecznie się dostać do Anglii, do armii generała Maczka, jako jeden, powiedzmy, z żołnierzy walczących o Polskę, starał się jak najszybciej dostać się w jego szeregi. Moje najgorsze momenty, jakie przechodziłem z generałem Maczkiem, to były momenty na Maczudze. To były okropne, jeden z najgorszych, że tak powiem, w moim życiu. Dowódca pułku rozłożył czołgi, które się wdrapały na wzgórze 262 na tą Maczugę. No i patrząc w dół, ogromne masy ludzkie, i zwierząt, wozy, samochody, wszystko się tak powiem ruszało w rozmaite strony. Jak żeśmy otworzyli ogień, to żeśmy nawet nie celowali bezpośrednio do celu, tylko żeśmy kierowali lufy w dół, żeśmy strzelali. No, masakra, nasi ginęli, no i dużo Niemców ginęło. Brak było wody, nie mogliśmy się najeść ani napić. No, były to okropne czasy, które pamiętam do dzisiejszego dnia. O zakończeniu wojny ja się dowiedziałem przez radio czołgowe, bo dokładnie o godzinie 8 zamknęło, że tak powiem, wszystkie dojścia do amunicji i zakończyliśmy wojnę. Cała załoga wyszła z czołgu, żeśmy się oparli o te zabłoczone gąsienice. 40 minut żeśmy patrzyli na siebie bez słowa. Ja bohaterem się nigdy nie czułem, ja tylko wykonywałem wszystkie obowiązki, jakie byłem nauczony w szkole wojskowej w Koninie. Tam mnie uczono, że Bóg, honor i ojczyzna to jest przede wszystkim hasło, które ja powinienem zawsze o tym pamiętać.